Ciebie się modlić. Ojcze, dziękujemy Ci za nim. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty ją zesłałeś na ziemię. Dziękujemy Tobie, że Ty sprawiłeś, że ona tu się pojawiła między nami. Ojcze, my w imieniu Jezusa, autorytetem Kościoła, ustanawiamy do jej życia wszelkie błogosławieństwo płynące z krzyża Golgoty. W imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy do jej życia odrodzenie duchowe, wzrost w Duchu Świętym, zdrowie fizyczne i psychiczne, zaopatrzenie materialne do końca jej dni. Proklamujemy nad nią przyjaźń ludzką. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że niczego nigdy jej nie zabraknie. Ogłaszamy, że żadna choroba jej nie dotknie. Ogłaszamy, że nie będzie miała żadnych wypadków, żadnych traumatycznych przeżyć w życiu. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że będzie miała szczęśliwą rodzinę. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że skończy dobre studia. W imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelką mocą ciemności i autorytetem Kościoła ochraniamy ją przez krew Jezusa. Czele to skończy w kościele. Jak nasza Sara, dziecko kościoła.